Razem z Karolem zorganizowaliśmy dla Was konkurs na myszkę gamingową Fury Predator. Jest to pierwszy link w opisie. Wbijajcie. Tak więc standardowo, co odcinkowy giveaway, dziś do wygrania będzie AK-47 Carter w stanie lekko używanym. Jeżeli to Ty chcesz wygrać owego skina, musisz zasubskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, polubić materiał oraz napisać w komentarzu pomysł na nowy odcinek. Dodatkowo, pierwszy komentujący zawsze dostanie skina, tak więc kto pierwszy, ten lepszy. Powodzenia. Cześć, witajcie moi drodzy, w dzisiejszym materiale przedstawię Wam najlepsze skrzynki Hydra Case Polaków w CSGO. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj, a także dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia z kanału i być pierwszym pod moimi filmami. A teraz zapraszam już do oglądania. Hunter Bright. We wczorajszym openingu 50 skrzynek Hydra trafił M4A4 Hellfire, lekko używany, dodatkowo w stat tracku, której cena to około $70. To sobie chyba aż założę w sumie topę 90, bo to topę 90 mi się podoba. No na razie jeszcze nic nie trafiłem konkretnego. Kurwa, stój! Stój, proszę, 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 jest! W końcu, kurwa, M4A1 statrak Hellfire, jest! Kurwa, różowy skin statraku! Kurwa, udało się! Yoshihito Majosze podczas openingu z Kifim trafił nowe M4A4, której wartość na dzień dzisiejszy to około $30. Dropnąć, ale wydaje mi się, że ten 5-7 jakbyś dropnął, to jest największy tutaj, najdroższy jest po prostu. O, jest M4, Hellfire, wow, jaka ładna jest, jaka ona jest ładna. Czekaj, już sprawdzam, lekkie użycie. Mistrz X Pompa w openingu 10 skrzynek Hydra trafił w fabryczną awkę, której cena to około $100. Na przykład rękawiczek to zapewne nie dropnę nigdy, bo nie mam też zamiaru jakoś więcej tych skrzynek otwierać, tylko po prostu tak, ej. Kurwa, jest awupka nowa! I było trochę ponarzekać, było, ej, ładna ona jest, w chuj, i ona w Factory New jest. Nitrozyniak również trafił AWP Onitai w stanie lekko używanym. Jej wartość to około $80. Sami zobaczcie. Powiem, mam historię. Poszedłem spać około godziny 11. Wow. Ja chyba muszę o moich snach opowiadać. Yasuo na Yasuo na awce jest. Ocie chuj. Yasuo jest tutaj na tej awce. Wow. Mam skina z Yasuo. I sam ich Pompa, czyli jeden z największych polskich youtuberów, podczas swojego pierwszego openingu Hydra Case trafił jedne z droższych rękawic, których wartość to około $350. Sami zobaczcie. Już dużo na nie zostało. Ani nawet chyba czerwone nie przeleciało, nie? Raz była ta ładna MK i od tego czasu nothing. Totalny nothing, jeśli chodzi o skrzyneczki. A teraz może coś lepszego. Właśnie, The Walking Dead. Mam nagrane w wersji takiej... Cicho! Rękawice! Ty zobacz! Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i na razie.